Najważniejsza sprawa, rozpoczynając podsumowanie, jest, że zrealizowaliśmy cel, który zakładaliśmy sobie. Celem było utrzymanie się w trzeciej lidze. To jest cel nadrzędny. Ponadto zdobyliśmy 24 punkty w przeciwieństwie do rundy jesiennej, gdzie tych punktów było 10. Odnieśliśmy 7 zwycięstw. 3 mecze zremisowaliśmy, byliśmy 7 porażek. Straciliśmy o połowę mniej, czyli 20 bramek. Strzeliliśmy 16. Na jesień straciliśmy tych bramek 40. Także jest progres, jeśli chodzi o grę obronną. Na pewno był bardzo ciężki ten sezon. Wpływ na to miały nie najlepsze przygotowanie, moim zdaniem troszkę brak przygotowania w rundzie jesiennej. Musieliśmy na siłę łapać punktów. Udało się te punkty zdobyć na wiosnę. Przepracowaliśmy bardzo solidnie okres przygotowawczy zimą. Myślę, że przy odrobinie szczęścia i takiej bardziej pewności siebie musieliśmy tych punktów mieć więcej, ale graliśmy pod dużą presją. Praktycznie od pierwszego meczu zespół znajdował się w strefie spadkowej i toczył heroiczną walkę o wyjście z tej strefy. Dlatego cieszymy się, że się utrzymaliśmy. Myślę, że zasłużenie z przebiegu tej rundy zespoły było słabszych od nas. Także tu jest największy sukces. Wiadomo, jak się gra pod presją, nie jest to łatwo. Gdybyśmy mieli praktycznie więcej punktów, może ta gra by była jeszcze lepsza, ale niektóre mecze były lepsze, niektóre słabsze. Styl nie był najważniejszy. Priorytetem było utrzymanie i to zrealizowaliśmy. Także teraz sezon się skończył. Konin jest w trzeciej lidze i najważniejsze, zaczynamy od zera. I myślę, że się przygotujemy do nowego sezonu bardzo optymalnie i będziemy grali o coś więcej. Co się udało zrealizować? Udało się zrealizować, tak jak powiedziałem, cel, jakim było utrzymanie przede wszystkim. Ale udało się też stworzyć kolektyw, uważam, zgranie zespołu w formacjach, komunikację w formacjach. Myślę, że każdy z zawodników osiągnął progres, niektórzy większy, drudzy mniejszy, nie tylko formę sportową, ale i umiejętności. Nie graliśmy, bo mobilnie, nie graliśmy schematycznie, nie byliśmy przywiązani do swojej pozycji, byliśmy uniwersalni dosyć, każdy zawodnik wiedział, co ma robić w grze defensywnej, jak przeciwnik ma piłkę i w grze ofensywnej, jak my jesteśmy posiadani piłki. I to jest, myślę, wydaje dużym sukcesem. Nie udało nam się pozyskać zawodnika z lewą nogą. Wiadomo, że zakłóciło to nam troszeczkę, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, piłki dochodzące z lewej nogi, bądź w akcjach odskrzydlających, dośrodkowanie w pełnym biegu z lewej strony boiska. To był nasz problem, ale myślę, że zawodnicy, tak powiedziałem, byli bardzo mobilni. W pierwszych meczach nie było tego widać. Graliśmy szablonowo, przejrzyście, czytelnie, a później już była improwizacja w grze. I to jestem z tego równie zadowolony. A co w takim razie się nie udało? Nie udało się, myślę, dużo rzeczy, tak jak powiedziałem, o pozytywach. Też trzeba negatywy wytnąć troszeczkę. Skupiliśmy się na pewnych rzeczach, żeby zdobywać punkty. I troszeczkę zaniedbaliśmy, można powiedzieć, aczkolwiek mniej straciliśmy bramek, stałe fragmenty gry. W defensywie bądź w ofensywie. W defensywie, o ile to wyglądało, już mniej przeciwnik stwarzał sytuacji, strzelał bramek ze stałych fragmentów, ale w ofensywie też mało zdobywaliśmy. I nad tym trzeba popracować, poświęcić troszeczkę czasu, jeśli chodzi o te rzeczy. Myślę, że nie do końca jeszcze udało nam się stworzyć pewne schematy w ataku pozycyjnym, takie wyuczone, żebyśmy mogli zastosować je grając na pamięć, dając tutaj jeden sygnał drugiemu koledze z nowiska, że gramy to. Dzisiaj to jest bardzo ważna rzecz zachowania i tego nam się nie udało. Z racji tego mówię, pewne rzeczy trzeba było takie zrobić, żeby za wszelką cenę utrzymać tą trzecią ligę. Także tutaj jest na pewno jeszcze dużo do poprawy. Nie udało nam się ściągnąć zawodnika z lewą nogą, to co już powiedziałem. Z naturalną, ułożoną lewą nogą, który by właśnie decydował o stałych fragmentach, który by bił w punkty piłki. Większość z zespołów, w którym graliśmy, mieli tego zawodnika. Wiadomo, że noga lewa jest mylna, bardziej nieobliczalna i tutaj też na pewno, jakby taki zawodnik był, to by było z korzyścią. Może byśmy tych parę bramek strzelili, a co za tym idzie punktów więcej. Co jeszcze? No myślę tutaj, że jeśli chodzi o
pozostałe rzeczy myślę, że w tym okresie, w którym byłem i co chciałem zrealizować, zrealizowałem. I myślę, że tutaj jeszcze jest dużo rzeczy do poprawy na naszej grze, ale generalnie o tych rzeczach, które powiedziałem, no to myślę, że tak to wygląda na dzisiaj. Z moich informacji wiem, że trener zostaje i będzie kontynuował. Jakie plany? Bo jest wiele do poprawienia jeszcze. Przede wszystkim, tak powiedziałem, chcielibyśmy stworzyć tutaj grupę ludzi, jeszcze wzmocnić się, jeżeli jest to możliwe. Myślę, że będą, wiadomo, byliśmy w strefie spadkowej, nie byliśmy kąskiem dla zawodników, którzy chcieliby tu przyjść. Wiedzieli, że wiąże się z tym ogólna odpowiedzialność za wynik. I to też nie jest łatwo rozmawiać z tymi zawodnikami. Teraz, gdy Konin się utrzymał, mamy troszeczkę inne cele, chcemy troszeczkę więcej ugrać. Myślę, że nie ma tej odpowiedzialności, bo są białe kartki i jest każdy zespół ma zero. To jest na pewno zawodnicy będą, myślę, tutaj też zainteresowani przyjściem do naszego klubu. I ja bym sobie tego też życzył, żeby przyjść zawodnicy gotowi do gry. Oczywiście każdy musi rywalizować w tym składzie, ale generalnie przyszliby zawodnicy, którzy gdzieś tam już są ograni w tej trzeciej lidze, którzy dadzą jakość w tym zespole. I to jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że to będzie tu sprawa do zarządu, żeby takich zawodników, ja ze swojej strony, jeżeli będę miał możliwość jakichś swoich koneksji, użyć znajomości, myślę, też będę służył pomocą i będę chciał ściągnąć takich zawodników. To jest pierwsza sprawa. Następna sprawa, no bardzo dobrze przepracować ten okres przygotowawczy, jest bardzo krótki, na pewno będzie troszkę inny niż w okresie zimowym. Będzie bardzo wszystko przyspieszone. Z jednego mikrocyklu będziemy przychodzić szybciutko w drugi. Wszystkim poprzez treningi, więcej zajęć będzie na boisku, z taktyki, z organizacji gry. Na pewno zmienimy tutaj, bo chciałbym też, abstrahując od tego, co nam jeszcze brakło, brakło nam reagowania przy wyniku, żeby przejść na inny system, na inne jakieś zachowania na boisku. I to nie było czasu, żeby to wypracować. Wiadomo, zima nam się przyciągnęła. Teraz chciałbym właśnie te rzeczy dopracować, że w zależności jak będziemy, czy będziemy prowadzić, czy będziemy przegrywać, że będę miał pomysł na to, jak zmienić momentalnie ustawienie, żebyśmy doprowadzili bądź do strzelenia bramki na 2-0, bądź do strzelenia bramki na 1-1 w kontekście, gdy będziemy przegrywać. I to są też dla mnie bardzo ważne rzeczy. No i swoje wiedzę, doświadczenie, myślę, będę chciał przekazać chłopakom i zrobić też, popracować troszkę indywidualnie z młodzieżą, z zawodnikami. Teraz okres wakacyjny, będzie dużo czasu, żeby można powiedzieć, że ta młodzież, nasi zawodnikowie, młodzieżowcy, żeby dostali po prostu takich, dostali dawkę treningów takich, że będą też w innym miejscu i osiągną progres. Myślę, że oni by krzepną z każdym tygodniem i myślę, że będziemy mieli jeszcze pożytek z nich w rundzie siedmej. W takim razie zostaje mi zapytać, jakie cele na 2018-2019? Bo rozumiem, że nie utrzymanie się w trzeciej lidze. O celach to mówię, no w zależności będzie można pomówić, jak będzie już ustalona kadra, będę wiedział, jakimi zawodnikami dysponuję, bo to są też ważne. Kadra, siła, moc zespołu też predysponuje cele pewne i to jest bez dwóch zdań, tu nie ma w ogóle nic do dodania, ale myślę, że chciałbym powiedzieć, że zespoły, które awansowały teraz do trzeciej ligi, są mocniejsze niż te, które spadły. Spadła Gwardia Koszalin, z drugoligowiec były, Bałtyk Koszalin awansuje, Mieszko Gniezno bardzo mocne, Chemik Bydgoszcz nieobliczalny, wiadomo, że kiedyś grało na wyższym poziomie też. Dlaczego to są zespoły, które naprawdę nie wiadomo, myślę, że nie będą słabsze, ale uważam, że będą mocniejsze od tych, które spadły i ta liga będzie bardziej wyrównana. Dlaczego tutaj oczekiwania i cele można sobie stawiać dokładnie, konkretne, dobierając sobie też, wiedząc, dysponując jaką silną kadrą, ale myślę, że zacznijmy od środka tabeli, bo to jest cel priorytetowy, żebyśmy w tej mocnej połówce byli 8-10 miejsce i żebyśmy spokojnie sobie grali i wiadomo, że wtedy obciążenie psychiczne nie będzie takie i pokażemy w pełni to, co możemy osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję.